dwudziestolecia aktywności publicznej Ryszarda Czarneckiego. Przede wszystkim witam pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dobry wieczór. A także Jerzego Celnika. Tomasza Sakiewicza. Piotra Zarembę i Rafała Zienkiewicza. Ja nazywam się Joanna Lichocka i jestem dziennikarką. Przyznam Państwu, że gdy Ryszard Czarnecki zaproponował mi prowadzenie tego wieczoru, przez jedną minutę zastanawiałam się, czy przyjąć to zaproszenie, ale zastanawiałam się tylko dlatego, że wiem oczywiście, że dziennikarze nie powinni prowadzić jubileuszy politykom. Przez minutę się tylko zastanawiałam, bo uświadomiłam sobie jedną rzecz. W tych dniach, oprócz 30-lecia aktywności publicznej Ryszarda Czarneckiego, przypada też 20-lecie mojej z nim znajomości. Poznaliśmy się w Telewizji Polsat, gdy Ryszard Czarnecki był szefem redakcji katolickiej, był dziennikarzem. Ja byłam dziennikarką informacji Telewizji Polsat i montowaliśmy materiały na sąsiednich montażach. I pamiętam bardzo ciepłego, inteligentnego, sympatycznego chłopaka, z którym rozmawialiśmy o Polsce w przerwie montowania naszych materiałów. Polityka sprawia, że tego ciepła, serdeczności, takiego luzu nie widać u ludzi, którzy się parają polityką. I jak obserwuję na co dzień Ryszarda Czarneckiego jako polityka, to gdzieś mi się to ciepło czasem chowa. Ale pamiętam dobrze tego chłopaka sprzed 20 lat, świetnie wychowanego, bardzo miłego, serdecznego i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć dzisiaj w jego święcie. Ryszard Czarnecki, zapraszam. No to w takim razie, Ryszardzie, twój głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mimo upływu lat nie jestem jeszcze taki zimny dranie, jak sugerowała pani redaktor Lichocka. Według scenariusza, który jak usłyszałem, jakiś istnieje tutaj, mam pół minuty w tej chwili. No i co się dzieje pod rządami PO-PSL? 30 lat ciężkiej pracy i tylko pół minuty mogę gadać. A chciałbym przeprosić Państwa, tych, którzy stoją. Może 50-lecie będzie w sali kongresowej i wtedy będzie trochę więcej tego miejsca. Na pewno kiedyś Państwa posadzą. Proszę Państwa, może rzeczywiście następne dziesięciolecie będzie w sali kongresowej, tylko że wtedy padnie hasło, żeby sztandar wyprowadzić, a ja tutaj pomyślałem, że na emeryturę przejdę dopiero za 40 lat, takie mam postanowienie, wbrew tej ustawie emerytalnej. Chciałbym pracować odwrotnie trochę dłużej. Proszę Państwa, chciałem w tej chwili powiedzieć, że nie tylko ja mam jubileusz. Mianowicie chciałbym poprosić kogoś, kto będzie obchodził w czerwcu, a jubileusz swojej już 50-lecie pracy aktorskiej, Jerzy Zelnik. To nie jest bujda, jak ktoś gra Farona w wieku lat 18, no potem są takie właśnie efekty. Chciałbym, żeby Jerzy Zelnik przeczytał wiersz. Proszę Państwa uspokoić, to nie jest mój wiersz. To jest wiersz, który był mottem mojej drugiej książki wydanej w Londynie w 90 roku, Droga do Polski. To był wiersz Kornela Filipowicza. Wiersz, który myślę, że tak naprawdę może być mottem nie tylko tamtej książki, ale mottem całej mojej aktywności publicznej dla mojego kraju. Jurku, bardzo proszę.
posłużę się może tym sprzętem, mimo że uczono mnie, żeby używać głosu bez wzmocnienia, ale może będzie lepiej tak bez wysilania się. Kim chciałbyś być? Głupia rozmowa na spacerze. Kim chciałbyś być, gdybyś nie mógł być Polakiem? Głupie pytanie. Nie rozumiem. Nie rozumiesz? No, gdyby Polska nie istniała, przestała istnieć lub nigdy jej nie było. Więc nie ma Polski, nie możesz być Polakiem. Czy chciałbyś być Niemcem lub Francuzem? Nie. Hiszpanem, Holendrem? Raczej nie, chociaż nie, jednak nie. Anglikiem, Włochem, Rosjaninem, Czechem? Nie. Słowakiem, Ukraińcem, Litwinem, Łotyszem? Nie. No to może Szwedem, Norwegiem? Daj mi spokój. No więc kim? Nikim. Ryszard zdradził mi, że to jest wiersz, który towarzyszy mu przez całą jego aktywność publiczną, właściwie przez całe jego życie. Panie premierze, teraz na pana kolej. No, dziękuję bardzo. Zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć. 30 lat temu nie znałem jeszcze Ryszarda Czarneckiego. Nie wiedziałem, że jest taki student, który działa już w Niezależnym Związku Studentów, chociaż wiedziałem, że odradza się w drugim, można powiedzieć, pokoleniu ten Niezależny Związek, że młodzież po pewnej przerwie znów się aktywizuje. No bo Ryszard należał właśnie do tego pokolenia, do tych ludzi, którzy odnawiali aktywność studencką, aktywność młodzieżową. Należał do tej fali, która przyszła przed rokiem 89. I można powiedzieć, że z tym rokiem, z wydarzeniami tego roku się zderzyła i później poszła w różnych kierunkach. Ryszard poszedł ku ZHN-owi. No i tak się zaczyna nasza znajomość. Nie ukrywam, będę tu szczery, że jej początki nie były najlepsze. Pierwszy raz usłyszałem o Ryszardzie Czarneckim, jeśli się nie mylę, ale wysilam pamięć i chyba się nie mylę, w następujących okolicznościach. Otóż kiedy po wyborach 91 roku w pewnym momencie zgłosiliśmy taki plan, żeby nasze kluby parlamentarne się połączyły, to rzecznik prasowy ZHN-u, Ryszard Czarnecki, ogłosił, że to jest zupełnie niemożliwe, niestosowne, etc. etc. I dodał do tego jeszcze kilka mało ciepłych słów. Także tutaj niestety nie miałem tego szczęścia, to pani redaktor, że zaczęło się od ciepła. No i później muszę się przyznać, że też tego chłodu nie brakowało. Nie brakowało, przy czym moje ówczesne spojrzenie na Ryszarda Czarneckiego, tutaj znów będę szczery, może nawet brutalnie szczery, było następujące. No ja byłem wtedy człowiekiem po 40, miałem takie przeświadczenie, że mam już znaczne doświadczenie życiowe i także polityczne, a kolega Ryszard był wtedy człowiekiem młodym i to jakby określało naszą relację, ale z mojego punktu widzenia, bo kolega Ryszard zdecydowanie tego nie przyjmował. Na wiadomości, o czym szybko się przekonałem, kiedy został szefem ZHN-u, a porozumienie Centrum i ZHN tworzyły wtedy koalicję Przymierze dla Polski. No i mieliśmy wtedy współpracować. To nie była nigdy współpraca łatwa, mówię o współpracy między ugrupowaniami. Jeśli chodzi o ten czas, kiedy szefem ZHN-u był jeszcze pan profesor Szanowski, to powtarzam, nie zawsze łatwo, ale to jakoś szło.
kiedy zastąpił go młody człowiek, którego no nie bywałem energii, już wtedy zacząłem dostrzegać, szło, można powiedzieć, gorzej. Porozumienie się po jakimś czasie rozpadło, ale to nie jest tak, że z powodu tej relacji, to znaczy relacji między Ryszardem Czarneckim a mną, przyczyn było znacznie więcej. Później nasze drogi rzadziej się przecinały, chociaż od czasu do czasu się przecinały i chyba nie powiem tutaj niczego nieprawdziwego, jeśli stwierdzę, że te relacje mimo wszystko nie były złe. Tak jak i przedtem, kiedy byliśmy w tym przymierzu, niezależnie od pewnych napięć, no zdarzały nam się podróże po Polsce, podróże w trakcie których poznałem jeszcze mocniej tą cechę Ryszarda, jaką jest energia, a poza tym apetyt. Poza tym apetyt zgoła niebywały. Nie wiem, czy Ryszard się na mnie nie obrazi, ale nie zapomnę takiego oto momentu. Ja zwykłem jeździć nic nie jedząc, nawet jeżeli to było 5 czy 6 godzin drogi. Ryszard miał inne obyczaje. Poprosił mnie, żebyśmy się zatrzymali przy jakimś przydrożnym barze. Coś jedliśmy i wtedy właśnie wypowiedział słowa, których nigdy nie zapomnę. Ja już czuję, że będę głodny. 40 kilometrów stąd jest taka pizzernia. Ja bym prosił, żeby się zatrzymać. Ja powstanę. Powtarzam, nigdy tego nie zapomnę. Ale wracając do okresu późniejszego, spotykaliśmy się w czasach AWS-u i stosunki były dobre, kiedy był ministrem, później był przewodniczącym, mówię o Ryszardzie Czarneckim, przez cały czas przewodniczącym komisji, która jest zwykle zwana polonijną. Ja byłem członkiem tej komisji. Pracowało się zupełnie dobrze. No, później były różne inne wydarzenia, które pokazywały jedno. To znaczy, że Ryszard jest człowiekiem, na którego, można powiedzieć, nie ma sposobu. Żadne klęski, żadne niepowodzenia, żadne trudności nie są w stanie go złamać. I jest w stanie działać, można powiedzieć, w każdym, nawet najtrudniejszym kontekście. I odnosić sukcesy. Odnosić sukcesy, sukcesy, które zawsze obok wymiaru indywidualnego miały jednak ten specyficzny rys, ten rys, który, jak sądzę, zdeterminował jego drogę polityczną po 1989 roku, ale na pewno i wcześniej, mówię o okresie, który już znam. To znaczy drogę człowieka związanego z Polską, związanego z polskością. Ten wiersz, który tutaj został zacytowany, tego nie ukrywam, nie znałem przedtem, znakomicie oddaje tą prawdę o Ryszardzie Czarneckim. To zaangażowanie, niezależnie od tego, gdzie przyszło bywać, Ryszardowi było zawsze w tym samym, można powiedzieć, propolskim kierunku. Są tacy, którzy mówią, że dzisiaj w Polsce są tylko dwie partie, propolska i antypolska. Ja nie twierdzę, że podzielam to zdanie, ale coś w tym jest i Ryszard Czarnecki zawsze był w partii propolskiej. A ponieważ był w partii propolskiej, to było jasne, że któregoś dnia nasze drogi się zejdą. I rzeczywiście się zeszły. I wtedy nasze relacje stały się relacjami zupełnie innymi. Mogę chyba powiedzieć, że przyjacielskimi. Mało jest ludzi, z którymi tak często rozmawiam jak Ryszard Czarnecki. No i ta niebywała po prostu energia, ta eksplozja. Ja znałem w życiu dwóch ludzi tego typu. Jeden z nich niestety przedwcześnie, bardzo przedwcześnie odszedł, to Przemysław Gosiewski, a drugi to Ryszard Czarnecki. Inni pod wieloma względami, ale obydwaj nieprawdopodobnie wręcz energiczni i nieprawdopodobnie pełni inwencji w różnych dziedzinach. Ja zawsze mam takie wrażenie, i tutaj może Ryszard znów nie będzie ze mnie zupełnie zadowolony, że
te ogromne możliwości, które tam z góry zostały mu dane, no nie zawsze są jeszcze do końca wykorzystane. Ciągle mam nadzieję, że nie wykorzysta. Prosiłbym Cię bardzo, żebyś jednak nie rozkładał dalszego życiorysu na 40 lat, no bo to jest zawsze ryzykowne. Ja w dzieciństwie też chciałem zakończyć premierowanie, mając 91 lat, czyli później niż Adenauer. Tylko jeden polityk, którego nazwiska tutaj się nie ośmielę wymówić, bo zawsze przekręcam. Mówię o tym bieżąckim przywódcy. Zakończył jeszcze później, no i Radecki był do tego wieku marszałkiem czynnym. Ale żeby to skoncentrować bardziej, bo naprawdę to jest tak, że Ryszard Czarnecki na pewno ma jeszcze przed sobą bardzo, bardzo wiele i bardzo wiele może zdziałać dla naszej ojczyzny i ten ruch ku Polsce z Polską i dla Polski może być dzięki temu silniejszy. Dziękuję. Może taki fragment jeszcze z Gazety Niedzielnej, maj 1988 roku. Człowiek realizuje się w pełni tylko w narodzie, przez naród i dla narodu, tylko służąc mu. Jest właśnie tak i powinno być tak, jak pisał Roman Dmowski. Jestem dumny, żem sługą swego narodu, żem niewolnikiem jego przeszłych i przyszłych pokoleń. Jest także tak i powinno być tak, jak głosiły napisy na koszulkach Polaków USA witających w tym kraju Ojca Świętego. I'm proud to be Polish. Jestem dumny, że jestem Polakiem. To zobaczmy teraz, mam nadzieję, że to się uda. Jak to wyglądało przez te 30 lat? To materiał przygotowany przez najbliższych współpracowników Ryszarda Czarneckiego. Thank you.
Mam nadzieję, że za 30 lat kolejny materiał będzie w nieco wolniejszym tempie. Będziemy mogli wszystko przeczytać. Ale to pierwsze koty za płoty. To była taka drobna przerwa. I teraz ważny punkt programu, mianowicie debata publicystów. Tomasz Sakiewicz, Piotr Zaremba i Rafał Ziemkiewicz. Zaczynamy od redaktora naczelnego Gazety Polskiej. Oczywiście Zaremba dostał działający mikrofon. Już działa. Bardzo dziękuję. Ja muszę przyznać, że moja znajomość z Ryszardem jest taka dosyć specyficzna, ale zanim o niej opowiem, to pozwolę sobie przywołać pewną anegdotę, którą dałem na początku prologu książki, bo myślę, że ona charakteryzuje naszego dostojnego jubilata. Ryszard Czarnecki idzie do nieba, no i po drodze napotyka świętego Piotra wraz z chórami anielskimi. Święty Piotr przerażony widzi, że niektórzy z chórów się wyrywają, witają się z nim jak ze starym znajomym Czarneckim, jakby jakieś były tam od dawna dobre znajomości. W pewnym momencie Święty Piotr zastępuje mu drogę i pyta, no ale słuchaj, ja słyszałem, że ty masz jakieś kontakty w piekle. No to Czarnecki zupełnie niespeszony mówi, no tak, kontakty były, ale mogę wam zdradzić, jak tam łatwo zrobić i z kim rozłam. I myślę, że to dosyć charakterystyczne dla naszego jubilata. Jeżeli ktoś nie zna Czarneckiego, to głównie dlatego, że nie chce go znać. Ale na pewno udaje, bo mu zaraz za skórę. Ja z Ryszardem Czarneckim łączy mnie jedna rzecz, taka bardzo zaszczytna, aczkolwiek nie wiedzieliśmy, że nas wtedy łączy, ale ta sama, która łączy mnie, przepraszam sobie za tak wielki przykład, Pawłamek z Lechem Kaczyńskim. Otóż kończyliśmy to samo liceum. Lech Kaczyński był dewulot. Był tym pierwszym pokoleniem, które kończyło dewulot. Ryszard Czarnecki, no to mu wypomnę, tym drugim. A ja byłem tuż za nim. Więc tam się nie poznaliśmy, bo się minęliśmy. Ryszard Czarnecki wyszedł z liceum, jak wprowadzono stan wojenny, który mnie tam zastał. Natomiast poznaliśmy się trochę później. Otóż wydawaliśmy takie pismo w podziemiu, Słowo Niepodległe, z kolegami z Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. I w pewnym momencie dowiedziałem się, że jest, oprócz oczywiście grupy Głos, z którą współpracowaliśmy, tak ze Piotra Niemskiego, która nam pomagała w różnych sprawach od tego, żeby nas przekonać, że wydawanie pisma nie polega na tym, że się zamieszcza wszystko, co się pomyśli, tylko generalnie rzecz biorąc to, co może zainteresować czytelnika. To pojawił się w momencie jakiś tam człowiek, który nam jakieś pieniądze podsyłał i to był jakiś Ryszard Czarnecki, taki jakiś, on funty miał. To było bardzo cenne w tych czasach. I w ten sposób go poznałem, chociaż nie poznaliśmy siebie. Muszę przyznać, że coś dzisiaj z tamtych czasów wróciło, bo wtedy żadnego ze swoich wydawnictw nie mogłem sprzedawać w Ruchu i dzisiaj ponownie nie mogę. Tyle tylko, że wtedy to za taką próbę by mnie zamknęli, a dzisiaj tylko mówią, że im się to nie opłaca. No to jest jednak postęp. Potem no, z pewnym zażenowaniem słuchałem oceny pana premiera co do ZKN-u, bo jedyna partia, do której w życiu należałem, w jedną grupę polityczną, to był ZKN, który zresztą jako najmłodszy członek zakładałem. No, chyba najmłodszy, nie wiem, tam już różnie aspirowali, ale wtedy miałem ledwo co. Ale nie była to wina Ryszarda Czarneckiego, tylko Antoniego Macierewicza, który mnie wciągnął i powiedział, że takie coś powstaje, no ponieważ mieliśmy do niego ogromne zaufanie, to się zapisaliśmy. Ja bardzo szybko się wypisałem, zresztą pamiętam, że napisałem taki tekst do zarządu partii, że nie chcę, żeby mną dzieci straszono. A to było po spotkaniu Henryka Goryszewskiego w jednej partii. Wtedy doszedłem do wniosku, że jednak no, nie jestem w stanie przebywać w jakiejkolwiek organizacji, która jest Henryk Goryszewski. I na tym zakończyłem swoją karierę partyjną, ale już tam właśnie Ryszarda Czarneckiego poznałem. Potem już poznawałem go jako dziennikarz. Zdarzało się, że pisaliśmy o nim dobrze, choć muszę przyznać, że na przykład w swojej pierwszej książce politycznej został przeze mnie bardzo mocno obsmarowany. Zresztą wytknął mi błąd, który nie wiem, jak tam się znalazł, bo go mianowaliśmy bardzo wysoko
w jednym ugrupowaniu, w którym tak wysoko nie był. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zawsze jak się spotykaliśmy, to mieliśmy co powspominać, bo już była ta przeszłość kombatancka. I muszę przyznać, że Ryszard Czarnecki miał zawsze nieprawdopodobny dar. Niezależnie od tego, jak na nas był obrażony, to był w stanie nas przekonać, że na pewno musi się pojawić w naszych mediach i nie sposób mu odmówić. Ma tą samą cechę, co wszystkie piękne kobiety. Jemu po prostu nie można odmówić. Wejdzie, zareklamuje się, przekona, powie to w taki sposób, że w zasadzie los gazety zależy i czytelnictwo, czy ludzie będą chcieli kupić tą gazetę, czy nie, od tego, że się jego tekst ukaże. I muszę przyznać, że taki dar ma w Polsce naprawdę niewielu polityków. Ja muszę, prawdę mówiąc, nie spotkałem nikogo o właściwości takich możliwościach przebijania się przez media. No ale ponieważ teraz mówiłem niepoważnie, to teraz chcę zrobić coś bardzo poważnego. No, z okazji jubileuszy daje się jakieś prezenty. Ja widziałem, że tutaj koledzy mają poważne prezenty, to znaczy butelki przynieśli. Ja niestety nie miałem ze sobą butelki. Ja bardzo przepraszam, ja przyniosłem strasznie starą gazetę. Ja wiem, że to tak dziwnie, jak się przynosi stare gazety. Nasi sąsiedzi, ci co teraz z Ukrainy podbijają, zaklejali nimi okna, ale zamiast firanek. Ale ta gazeta jest chociaż bardzo stara, to jest piękną, no, ma cechę, w zasadzie dwie. Nazywa się Gazeta Polska, ale wyszła w roku 35, w maju. To są dwa egzemplarze. Obydwa są z dni pogrzebu Józefa Piłsudskiego. Bo nasz tytuł, jako tytuł, wychodzi od prawie 200 lat, więc można powiedzieć, że to już po ponad 100 latach wychodzenia tego tytułu z pewnymi przerwami. Ale ja myślę, że szczególnie dzisiaj zwrócenie uwagi na to, co robił Józef Piłsudski, szczególnie w sprawach polityki wschodniej, jego wizja i to, co zrobił Ryszard Czarnecki, będąc na Majdanie, zresztą obecny tutaj premier chwilę później, kilkanaście godzin później, nie wiem, czemu nie szkodzę teraz, że mówię, że był kilkanaście godzin w Ryszardzie Czarneckim i ponoć przemawiał po ukraińsku jeszcze tam. Nie wiem, co powie na to ksiądz Zalewski, że Ryszard Czarnecki przemawia po ukraińsku. To jakoś się wszystko łączy. Ta historia powraca. Myślę, że my mamy taki obowiązek wobec naszych przodków, nie tylko w przyszłości, ale który wynika z historii pierwszej Rzeczpospolitej, której doskonale rozmawiał Piłsudski. Bo interes narodowy Polski wyrósł na tym, czym była pierwsza Rzeczpospolita. My go tak po prostu nauczyliśmy się rozumieć. I druga Rzeczpospolita była po prostu kontynuacją pierwszej. Nie do końca udaną, bo nie udało się odtworzyć tych wielkich stanów Rzeczypospolitej, czyli, ale jednak coś było. No i dzisiaj stoimy przed tą wielką szansą współpracy, więc ja sobie pozwalam przekazać egzemplarz Gazety Polskiej Pogrzeby Józefa Piłsudskiego. To są dwa egzemplarze, one są razem spięte. Trzeba bardzo ostrożnie, bo ten papier gazetowy nigdy nie był dobry, więc może się rozpaść. Natomiast wydaje mi się, że zawartość będzie cenna. I może bym na tym skończył i tutaj bardziej znakomitych następców poprosimy. Zatem Piotr Zaręba, publicysta Tygodnika w sieci i portalu w polityce.pl. Z go pokarał, jego nie działa teraz. Właśnie mój nie działał. No, więc ja zacznę może od tego, boję się, żeby nie komplikować historii, zwłaszcza, że Tomek bardzo by śrubował w dół czas i nie mogę mówić za długo w tym momencie, ale znałem Ryszarda Czarneckiego wiele lat, zanim go naprawdę poznałem i to była dość przedziwna historia, boję się, że ona może być trochę zbyt skomplikowana, jak na opowieść w takim jubileuszowo-biesiadnym klimacie. Mianowicie miałem na studiach takiego kolegę, Maćka Podbielkowskiego, kolegę na studiach historycznych, dodajmy, w Warszawie, z którym i jeszcze z wieloma innymi kolegami bawiliśmy się w taką bardzo dziwną zabawę, mianowicie bawiliśmy się w partię. To lata 80. PZPR była partią rządzącą i myśmy się bawili w ten sposób, że różnych naszych znajomych obsadzaliśmy w rolach partyjnych. Słuchaliśmy biuro polityczne, sekretariat, Rady Ministrów itd. itd. No, mówiliśmy się partyjnym językiem. Nagle Maciek przyjeżdża po wakacjach skądś
i mówi, wiesz, jest taki wspaniały towarzysz we Wrocławiu, nazywa się Ryszard Czarnecki, koniecznie musimy go prosić do biura politycznego. No i Ryszard Czarnecki zasiadał przez lata w całym biurze politycznym, absolutnie nie biorąc żadnego udziału w naszych pracach, natomiast że był zastępcą członka, ale to była bardzo wysoka funkcja. Muszę powiedzieć, że tak po latach myśląc, naprawdę nasza wspólna droga wspaniała, ale tutaj dwie uwagi. No. Pierwsza, my jesteśmy rówieśnikami, my jesteśmy z tego samego rocznika. Już samo to powoduje szczególnie sentymentalny stosunek, to zresztą trochę właśnie jest, to z tego trochę wynikało, prawda? Po drugie, my jesteśmy kolegami z historii, co prawda nie z jednego miasta, ale znowu, no to jest coś, co niebywale łączy. Ja bardzo często jednak odkrywam, że wśród polityków jest dużo historyków, ale to jest też bardzo specyficzna grupa. Ryszard jest jednym z nich. To oczywiście powoduje jego gigantyczną erudycję, umiejętność rozmowy o rozmaitych rzeczach, ale wydaje mi się, że coś więcej także. Ja nie przeceniam historyków, bo oni mają też swoje wady jako politycy, ale wydaje mi się, że umiejętność historycznego myślenia daje jednak pewną perspektywę w sytuacjach przełomowych. Ja myślę, że Ryszard zawsze jednak na przykład dążył do, no może nie zawsze, bo tutaj prezes Kaczyński go trochę zdemaskował na początku, ale w wielu momentach swojej drogi życiowej jednak racjonalnie spoglądał na kierunek, jakim powinna być polska prawica, no także z tego właśnie powodu, że miał dobre historyczne przygotowanie, miał pewną perspektywę. To, że myśmy byli z tego samego rocznika, powoduje też podobne doświadczenia innego typu. Ja nie znam jego, dokładnie jego doświadczeń wrocławskich, no ale jesteśmy jakby kolegami z NZS-u. Wiem, że różni jego koledzy z NZS-u o nim mi opowiadali, na przykład nieobecny tu chyba Grzegorz Schetyna, ale no nie wiem, czy w tym momencie jakoś się nie demaskuje, ale no to jest naprawdę bardzo silna wspólnota, nawet po wielu latach. Nie polityczna, proszę Państwa, tylko sentymentalna. Nie, szczęśliwy Boże od przyjaciół z kolegami poradzę sobie sam. Dobrze, okej. Nie wiem, Władek Stasiak, no jest wiele innych osób, po prostu sygnalizuje to pewien kierunek myślenia i no, mówiąc szczerze, ja Ryszarda wtedy nie poznałem, ale właśnie wielu ludzi z NZS-u z nami, to jest dla mnie taki część tego samego klimatu. I to jest jakby pierwszy element. No potem lata, początek 90. Rzeczywiście premier Jarosław Kaczyński dotknął tej kwestii pokoleniowej. No tak, ale to był moment rewolucji pokoleniowej, proszę Państwa. Ja pamiętam Ryszarda z jakiegoś programu telewizyjnego, nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Chyba Wydarzenia Tygodnia, gdzie ty pojawiałeś się w imieniu jakiegoś pisma, które już dawno nie istnieje, wydaje mi się przynajmniej raz, dwa, no w 89-90 roku gdzieś mniej więcej, czy się mylę. Od 10, no tak, ale w każdym razie że no, zależy na to, że jesteś moim rówieśnikiem, no to byłeś osobą grubo przed 30, prawda? A występowałeś nagle w imieniu poważnego medium, mówię, to pismo już jakby dzisiaj nie istnieje, ale była okazja, żeby się poznać na odległość, no i potem pojawiam się w Sejmie. Moje doświadczenie jest zupełnie inne niż Ryszarda, bo ja byłem takim, to zresztą kilka razy o tym mówiłem, bądź pisałem, ja byłem takim klasycznym warszawskim właśnie NZS-owcem, to jest też trochę ważne, że właśnie warszawskim, mianowicie myśmy raczej byli nachyleni, no może nie w lewo, ale w kierunku tego takiego mainstreamu postkorowskiego, prawda? I w związku z tym ja w 89, 10, 91 roku raczej patrzyłem takimi kategoriami, no powiedziałbym, trochę tych właśnie dawniejszych, jeszcze lat 80 uprzedzeń wobec prawicy, trochę przez pryzmat no, tego, jak media pokazywały rzeczywistość. I potem pojawiam się już jako dziennikarz w Sejmie i dwa gigantyczne doświadczenia takie przełomowe. Pierwsze, no to ja już to o tym parę razy opowiadałem, pisałem nawet, pierwsze, no to jest poznanie demonicznego Jarosława Kaczyńskiego, który udziela na mnie i Igorowi Zaleskiemu pierwszego wywiadu na Bagatelli. I okazuje się być miłym, bardzo przyjaznym, przyjaznym człowiekiem. Nie wiem, czy znowu to w dzisiejszych czasach trochę brzmi już może tak infantylnie, ale no rzeczywiście tak to pamiętam. I drugie doświadczenie to jest ZHN, jako pewne bardziej zbiorowe, bo to oczywiście jest więcej tych ludzi. Ale ja ZHN-owców uważałem za no takich, może nie diabłów, bo tak nie myślałem, ale w każdym razie ludzi dość specyficznych, groźnych, radykalnych.
No i słuchajcie, to jest cały szereg, mówię, rozpisali już na osoby doświadczeń, ale jednym z tego jest oczywiście, częścią tego jest Ryszard. No, kompletnie inna rzeczywistość. Znaczy, ludzie mili, wyluzowani, sympatyczni. Czasem nawet może za bardzo trochę wyluzowani, no i takie wspomnienie z Sejmu 91-93. Idę sobie korytarzem, wszystko cicho, spokojnie, nagle słyszę straszny krzyk. Biją się, biją się! I widzę biegnącego Ryszarda, za nim cały tłum posłów. Nastąpił właśnie tego dnia atak samoobrony zresztą akurat, co znaczy tej takiej na Sejm. Rzucali szyby jakimś tam mięsem i kamieniami, to się odbijało. Ale właśnie to biją się, pokazywało, no moim zdaniem, taki właśnie bardzo krotochwilny stosunek Ryszarda do rzeczywistości. Mówię, bardzo młodego człowieka. Człowieka, który gdzieś jest w tym momencie na granicy 20 paru i 30 paru lat, prawda? Natomiast no, to są niesłychanie miłe wspomnienia, miłe kontakty. To jest początek mojego doświadczenia z polityką. I rzeczywiście to zawsze będzie miało tę zbiorową twarz właśnie tych iluś tam osób, jedną z nich jest Ryszard. A potem poważniejsze wspomnienie, ale moim zdaniem bardzo ważne. I to już jakby przejdę do tego, co jest polityką, a nie tylko jakąś anegdotą. No, Ryszard jest znany, ja nawet sprawdzałem się jeszcze, mówiąc szczerze, jak to wydarzenie jest opisane w książce Antoniego Dudka, Historia III Rzeczpospolitej. Mianowicie Ryszard jest opisany po raz pierwszy tak szerzej, po raz pierwszy jako prezydent HR, ale potem jako minister, który zostaje wyrzucony z rządu Buzka na skutek konfliktu z Piotrem Lewiną Konopką. I tam jest oczywiście jeden element, no to jest konflikt, personalny konflikt, ale drugi element jest taki, że to chyba pierwszy raz wtedy atakowano polityka polskiego, prawicowego polityka polskiego, jakby używając jako pewnego argumentu, czy topora, czy łomu Unii Europejskiej. Ja nawet wtedy z Ryszardem robiłem dla Nowego Państwa wywiad, pamiętam. I tak sobie myślę po latach, wtedy właśnie mnie to strasznie, pamiętam, wkurzało, znaczy ta atmosfera takiej, no może nie nagonki jeszcze, bo myślę, że o tym, czym będą nagonki, to dopiero mieliśmy się sposobność później, ale w każdym razie tak sobie myślę, że właśnie teraz po latach Ryszard ma okazję, może nie do odwetu, bo do odwetu to odwetem tego nie nazwa, ale do jakby takiego, no powiedziałbym, jak to nazwać, żeby to nie brzmiało znowu infantylnie. Mianowicie myślę, że jako polityk w Unii Europejskiej, polityk w Europarlamencie, polityk polski w Europarlamencie, no jest jedną z tych osób, które mają szansę naprostować tę sytuację, to znaczy jakby odwrócić trochę te narracje i odwrócić trochę, no, krótko mówiąc, nie może być tak, że polscy politycy są bici po głowie przy użyciu Unii Europejskiej, ale polscy politycy powinni być podmiotowi, powinni być no, jak najbardziej asertywni w stosunku do Unii, instytucji unijnych. I myślę, że tutaj jakby po latach Ryszard odbiera to swoje, bo był lata potem przerwy, ale powraca właśnie w tym charakterze, jest to taka trochę zemsta, czy w każdym razie rodzaj sprawiedliwości dziejowej. No i tak na koniec chciałem powiedzieć, za co ja Ryszarda cenię. To jest tak, że no pierwsza rzecz to jest, myślę, właśnie tu się znowu zastanawiam, żeby nie, ci jakoś nie, że tak nie zaszkodzić, zdrowy, podkreślam, zdrowy ekumenizm. No, sam fakt, że my siedzimy we trójkę, Tomasz Sakiewicz, ja i Rafał, to już jest jakby świadectwo, ale myślę, że to nie jest tylko kwestia naszych trzech pism, to jest kwestia szersza. To znaczy myślę, że Ryszard jest osobą, która w wielu sytuacjach łączy, ale jednocześnie zachowuje na tyle dużo, powiedziałbym, no, asertywności, że to łączenie nie prowadzi do uzależnienia się od kogokolwiek. Jest niesłychanie lojalny wobec własnego środowiska politycznego, jest aż czasami do przesady, bo dziennikarz nie ma z niego w różnych sytuacjach pożytku. To jest, ale jednak jest człowiekiem, który dla wielu ludzi jest punktem odniesienia, dla wielu ludzi jest partnerem do rozmowy. No i druga sprawa, też bardzo ważna dla mnie, mianowicie Ryszard potrafi być człowiekiem bardzo, powiedziałbym, no, takim stanowczym w starciach politycznych. Czasami bije mocno, bije, żeby bolało, bije, no nie wiem czym, tłuczkiem, tasakiem, bo wie, że tak wygląda współczesna polityka po prostu. Po pierwsze w erze demokracji medialnej, po drugie w Polsce jeszcze podwójnie. Ale zarazem mam wrażenie, że zawsze ma jednak taką świadomość, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, że jakby tutaj widzi jakby te inne wymiary polityki. No, na przykład rozmowa z nim na temat instytucji unijnych
jest ciekawa dlatego, bo on nie przemawia wyłącznie językiem propagandy. Propaganda jest też potrzebna oczywiście i kiedy trzeba uruchamia ją, powiedziałbym, w sposób niesłychanie sprawny. Ale, ale może się tego... Ale ja właśnie w tym momencie zbliżam się do kropki. Ale mam wrażenie, że można się od niego różne rzeczy dowiedzieć na temat instytucji unijnych, co dla dziennikarza jest istotne, ale też myślę, że on jakby działając tam ma tego świadomość, znaczy, że to jest często gra wielu różnych zmiennych i on o tych zmiennych nie zapomina. No to jest, wydaje mi się, bardzo cenna umiejętność. Bardzo, bardzo dziękujemy, Piotrze. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja się, proszę Państwa, chciałem wypowiedzieć na temat Ryszarda Czarneckiego, nie polityka, ponieważ został on tu sprowadzony do jednego wymiaru, który jest oczywiście ważny, najważniejszy, jak sądzę, w jego działalności profesjonalnej, ale powiem szczerze, że gdybym zakładał, że to będzie wyłącznie spotkanie polityczne, to bym się zawahał, czy tutaj przyjść. Ale zawahałbym się dlatego, że bardzo Ryszarda Czarneckiego lubię. A od jakiegoś czasu jest jakoś tak, że jak ja gdzieś pójdę na jakieś spotkanie polityczne i powiem, że kogoś popieram, to jest pocałunek śmierci. Więc ponieważ bardzo lubię Ryszarda Czarneckiego, nie chciałbym jego kariery złamać, więc przyszedłem tutaj myśląc o nim też jako o koledze pisarzu, jako autorze bardzo wielu tekstów, o których tutaj nie wspomniano. On jest przecież bardzo aktywnym dostarczycielem rozmaitych felietonów, komentarzy, analiz do kilku tygodników, do kilku portali internetowych. Nie tylko człowiekiem udzielającym wywiadów, ale również człowiekiem, który się jakoś nie mieści w tej roli polityka, bo polityk, jak wiadomo, powinien jak najmniej mówić, a jak mówić, to co wszyscy chcą słyszeć, czyli kilka takich fraz podstawowych. Tutaj, jak widzimy, jest kipi w jubilacie, potrzeba skomentowania, potrzeba zanalizowania rozmaitych zdarzeń. Poza tym Ryszard Czarnecki, chciałem przypomnieć, był pierwszym chyba w Polsce politycznym blogerem, na którego się wielokrotnie powoływano i to niby był to taki blog lekki, pełen rozmaitych plotek, no i tak do tego podchodzono, że no, coś tam wynosi z salonów, ale dzięki temu, że w poszukiwaniu tych rozmaitych politycznych plotek dziennikarze tam zaglądali, to się i czegoś dowiadywali. Więc była to bardzo sprytna i bardzo skuteczna metoda robienia PR-u politycznego. Ryszard Czarnecki był też chyba pierwszym politykiem, który wykorzystał taką żywiołową potrzebę prostego człowieka, żeby politykom robić na złość. Wyrażającą się w dawnych czasach przedinternetowych w domalowywaniu jakichś wąsów, okularów czy innych elementów, czasami gorszych na plakatach politycznych, wyborczych. Ponieważ pamiętam, kiedy również wobec swojego bloga internetowego miał taki twarzozmian, gdzie można było wejść i się nad nim poznęcać troszeczkę, dorabiając mu graficznie rozmaite elementy. To było wyprzedzanie swoich czasów. Myślę, że dzisiaj to już nie jest rażące, ale to było jeszcze w momencie, kiedy wszyscy politycy starali się być śmiertelnie poważni. Co jeszcze? Bardzo dobra książka reporterska. Politycy dużo jeżdżą po świecie i z reguły zajmują się tam tylko polityką. Ryszard Czarnecki wzruszył mnie, potrafiąc przekonać, że jak już gdzieś pojedzie, to poza tym, że zapewne spotka się z miejscowym jakąś delegacją czy z miejscowymi władzami, omówi rozmaite problemy, które pojechał omawiać, to również potrafi tam troszkę podpatrzeć prawdziwego życia, trochę zwiedzić, trochę opisać ku pożytkowi czytelnika, ku radości. Także gdyby nawet go tam kiedyś, uchowaj Boże, nieoparcie jakoś wyrwał się z wyrazami poparcia i by to zaszkodziło, to w razie czego Ryszard Czarnecki jest takim politykiem, który poza polityką też sobie może bardzo dobrze miejsce znaleźć, to jest komplement. Tylko, że nie żadne proroctwo czy coś takiego. Jak długo jubilacie będziesz chciał, tak długo życzę, żebyś się tym utrzymywał. No i jeszcze jedna rzecz muszę powiedzieć, która go czyni postacią niezwykłą, a mianowicie popatrzmy zresztą sami na siebie tu zgromadzonych.
To jest człowiek, który nie wiem jak on to robi, ale jego wszyscy lubią. I to lubią go ludzie, którzy tak naprawdę nie muszą go lubić z urzędu, bo nawet są z rozmaitych środowisk, nierzadko ze sobą skłóconych, nierzadko nawet skłóconych z samym Ryszardem Czarneckim, którego mimo wszystko jakoś tam lubią. Ja sobie go nie przypominam w takich sytuacjach wojny na noże, wyciąganie jakichś tekstów, po których już nie zostaje nic innego, tylko dać w zęby sobie nawzajem. Nawet w tych takich najostrzejszych dyskusjach politycznych jakoś tak potrafi powiedzieć, jakoś tak potrafi sprawy ustawić, że no, nie jest to taka jazda aż do kości. Gdzieś zawsze zostaje margines na to, żeby się uśmiechnąć, wyluzować, powiedzieć, no dobra, mamy inne zdanie. Jest to wielki talent, który być może w polskiej polityce nie jest premiowany na razie, w polityce zachodniej być może bardziej, może to będzie w tym 30-letnim życiorysie politycznym, bardzo barwnym, może nawet tak barwnym, że nie wszystkie jego elementy chciałby dzisiaj równy eksponować tak samo. W tym życiorysie, no właściwie nie wiem jak to zrobił, ale nikomu tak na śmierć nie podpadł. To jest chyba jedyny taki wypadek w Polsce, gdyby polityka, który ma tak mały elektorat negatywny. Być może dlatego właśnie, że poza polityką jest także dziennikarzem, jest także pisarzem, co jak wiadomo doskonale wpływa na ludzką empatię i na możliwość, umiejętność porozumiewania się z innymi. Tych przymiotów serdecznie chciałem pogratulować i cieszę się, że tutaj w tym jednowymiarowym portrecie polityka mogłem również dodać je do ogólnego obrazu. Jeszcze jedną krótką prośbę do naszych publicystów, dziennikarzy. Na pewno jest takie pytanie, które chcieliście zadać Ryszardowi Czarneckiemu, a albo się nie składało, albo nie mieliście śmiałości, albo po prostu teraz dopiero wam przyszło do głowy. Jakie byłoby to pytanie? Tomasz Sakiewicz. Ale nie na ucho. Od której gazety zaczynasz czytać tygodniki? Piotr Zaremba. Ja zadam takie pytanie trochę drażliwe, bo wdzierające się życie rodzinne, ale jak to się stało, że pozwoliłeś swojemu synowi zająć się polityką? Bo to jest jednak... znaczy, oczywiście zakładam, że może było tak, że się sam decydował, ale albo się czy protestowałeś, czy próbowałeś go powstrzymać, czy odwrotnie powiedziałeś idź tą samą drogą. Rafał Ziemkiewicz. No ja wierny w zasadzie, żeby być tutaj tym, który podkreśla nie polityczną, tylko taką ludzką stronę Ryszarda Czarneckiego, chciałem go zagadnąć o jego ulubiony alkohol i dlaczego właśnie to. Mówię oczywiście o mocniejszych alkoholach, nie o takich sfermentacji. No to teraz Ryszard musisz się zmierzyć z tymi pytaniami. Od którego tygodnika zaczynasz? Proszę Państwa, no pytanie jest łatwe, oczywiście od The Economist. Drugie pytanie było od syna. Tak, no tak, Przemysław Czarnecki, który tutaj jest wraz z Bartoszem, siedzi sobie. Wystartował z poparciem Dawida Jackiewicza, dodano tych błyznami, do samorządu lat temu 4. Przegrał, wystartował do Sejmu z ostatniego miejsca i weszło 4 posłów naszych. Ona ten piąty wynik, no ale może jeszcze jakieś wybory w życiu wygra. Czemu do tego dopuściłeś, było pytanie. Czemu dopuściłeś, żeby twój syn też się angażował w politykę, jak znasz ten chleb? Proszę Państwa, no, to jest tak, że
że ja naprawdę jestem z jednej strony dumny z tego, że Przemek idzie moimi śladami, a z drugiej strony jako ojciec się trochę martwię, ponieważ na pewno będzie doświadczał także poprzez ojca, czyli za ojca, no, różnych niesympatycznych rzeczy, które w polityce się zdarzają, więc życzę mu, żeby miał, że tak powiem, taką skórę hipopotama, skorupę żółwia, a jednocześnie cenię, mówię to poważnie, cenię jego zmysł analityczny, szereg bardzo fajnych pomysłów. Czasem bywało tak, że ja je przedstawiam, a to są jego pomysły. Także Przemkowi jestem za to wdzięczny. A Bartosz, który też tu jest obecny, woli pisać i pisze do Nowego Państwa, do Gazety Polskiej, do Gazety Polskiej codziennie. No, a Staś ma 3,5 roku, więc jeszcze nie pisze i się polityką nie zajmuje. A pytanie, bardzo za to pytanie dziękuję. To być może kiedyś Przemek przejmie pałeczkę. Może się znajdzie w parlamencie za parę miesięcy. I pytanie, takie pytanie bardzo adekwatne na post, oczywiście, w poście Rafała Ziemkiewicza. Tak, ja uważam, że tak, czerwone wino jest najlepsze na serce, piwo na nerki, a gin z tonikiem oczywiście bardzo przeciwdziała malarii, cholerze i innym chorobom. I wyłącznie z względów zdrowotnych staram się tak powiem, te trunki przyswajać. Oczywiście w umiarkowanych ilościach. No dobrze, to teraz poproszę o głosy z sali, ze dwa. Wiem nawet, kto by chciał zabrać głos. Mam na karteczce napisane, że pan Wojciech Bogarczyk z NZS-u. Dobrze powiedziałam? Bogarczyk. Nie, tylko może taką rzecz, taki rys charakterologiczny Ryszarda, który tutaj może jeszcze umknął, ale z czasów współpracy z nim w podziemnym niezależnym szeniu studentów w drugiej połowie lat 80. to poznałem. Mianowicie Ryszard ma wybitną zdolność robienia czegoś dużego z niczego. Twierdzę to zupełnie serio, z całą odpowiedzialnością, zresztą też w relacji dla Instytutu Pamięci Narodowej, to powiedziałem, niedawno się ta relacja ukazała jako wywiad rzeka bez autocenzury. Dr Bartłomiej Noszczak przeprowadził wywiad ze mną i też o tym tam jest to napisane. Mianowicie na początku 87 roku, a dokładnie 10 stycznia w mieszkaniu rodzinnym Ryszarda na Starówce na ulicy Brzozowej odbyło się spotkanie kilku działaczy ZSU z kraju i Ryszard wpadł na pomysł, żeby właśnie niestety nie uczestniczyłem w tym zebraniu, o czym otwarcie twierdzę i nie przypisuję sobie tutaj zasług w tym zakresie. Natomiast, więc powiedzmy, że około 10 działaczy NZS-u przyjechało z kilku ośrodków kraju i Ryszard zaproponował, żeby nazwać to drugim zjazdem NZS-u. I teraz nie jest to istotne, czy było ich kilku, czy kilkunastu, czy dwudziestu kilku, ale faktem jest, że gdy ukazały się w prasie podziemnej wiadomości o tym, że odbył się drugi NZS, podziałało to na wielu w sposób bardzo mobilizujący, w tym również na mnie. Ja wtedy kończyłem pisać pracę magisterską, byłem przed jej obroną i złożyłem do dziekanatu pracę i w ciągu miesiąca odbudowałem strukturę ZSU w całym Lublinie, na wszystkich 5 uczelniach i to była niewątpliwie jego zasługa, bo on do tego zmobilizował. Ja się dowiedziałem o tym zjeździe, drugim zjeździe ZSU na spotkaniu 17 lutego, kiedy była rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I wtedy nastąpił taki efekt kuli śniegowej. To jest właśnie zasługa Ryszarda, że on potrafi po prostu coś nazwać, rozreklamować i potem to już samo się toczy. I chwała mu za to. To teraz w takim razie głos drugi, Piotr Jegliński, edycja spotkania. Bardzo prosimy.
Ja muszę powiedzieć, że z dużym wzruszeniem przyszedłem, bo Ryszarda poznałem jako młodego człowieka w Londynie. Przedstawił nas bodajże Zdzisław Jagodziński, dyrektor, bardzo zasłużony człowiek, dyrektor Biblioteki Polskiej i zarazem wychowanek Liceum Krzemienickiego. Wielki patriota, który ma ogromne zasługi w dziedzinie przerzutu rzeczy do kraju i nie tylko. Intelektualista, człowiek o bardzo szerokich horyzontach. Ale co nas połączyło? Bardzo szybko zgadaliśmy się, że się znamy od dawna. I połączyła nas osoba marszałka Piłsudskiego. Tak. Mój wuj, świętej pamięci pułkownik Adam Gordyn-Zabłoski, był szefem gabinetu marszałka po Józefie Berku i potem ostatnim wojewodą nowogródzkim. Jest to ważne, bo u niego w mieszkaniu zbierali się ludzie, jak to się mówiło, no, którzy kultywowali tradycję Józefa Piłsudskiego, przychodzili legioniści i pamiętam, pierwszy raz spotkałem, wydawało mi się wtedy no, starszego człowieka, a był to Henryk Czarnecki, jego ojciec. I tak myśmy się spotkali, bo słyszałem, że właśnie że ma syna, mój dużo opowiadał. I od razu w Londynie właśnie żeśmy się skaradali. Rysiu, to ja ciebie przecież znam. I potem no, współpraca nasza trwała wiele, wiele lat i myślę, że trwa do dzisiaj. Bo Ryszard należy do rzadkich ludzi, po pierwsze, którzy ceni przyjaciół, tak jak ja, które nie wypiera się swoich przyjaciół, nawet jeżeli są różne kłopoty, czy politycznych, czy innych. Ja również wielokrotnie Ryszard już w tej Polsce po okrągłym stole współpracował z naszym wydawnictwem, współpracował z tygodnikiem spotkania, był świadkiem naszych walk również z ruchem, który oszukiwał nas permanentnie i doprowadził do likwidacji tygodnika. Bowiem przychodziły często zestawienia normy stalinowskiej. Kiedyś otrzymaliśmy z Łodzi zwrot 102%. Ja powiedziałem, nie denerwujcie się, bo to już stalinowska norma. Ale kończąc, chciałbym powiedzieć, że Ryszard posiada jeszcze jedną cechę, o której nikt nie powiedział. Kiedy dwa tygodnie przed śmiercią odwiedziłem Józefa Mackiewicza, zadałem mu pytanie, co mu jest bliskie, jaka narodowość Rzeczpospolitej dawniej. On powiedział, moja narodowość to antykomunista. I to samo bym powiedział o Ryszardzie Czarneckim. Dziękuję. Bardzo pięknie dziękujemy. Bardzo pięknie dziękujemy. To teraz poproszę pana Jerzego Zajnika. Tak, w pewnym sensie dotarliśmy do Kresów przez osobę Mackiewicza i może coś o tym. Od Bugu po Syberię. Od Lwowa po Kazachstan. Mieszkają miliony naszych rodaków, synów tej samej polskiej kultury. Trwają przy polskości. Choć właśnie tam, na nieludzkiej ziemi, za bycie Polakiem płaciło się i płaci szczególną cenę. Jakie są polskie aktywa na wschód od bezsensownej granicy na Bugu? Czym dysponujemy tam, gdzie nigdzie indziej, jak nigdzie indziej sprawdzają się słowa Norwida, gorzki to chleb jest polskość. Czym jest dziś Polska na kresach wschodnich Rzeczpospolitej, na ziemiach liczących przed wojną 183 tysiące kilometrów kwadratowych, stanowiących niemal połowę terytorium Rzeczpospolitej, zamieszkałych przez 11 milionów polskich obywateli, 1/3 całości. I jaka jest ta Polska na ziemiach Reja,
Krasickiego, Niemcewicza, Fredry, Konopnickiej, Prusa, Orzeszkowej, Rodziewiczówny, Konrada Korzeniowskiego, Zapolskiej, Mickiewicza, Słowackiego, historyków Korzona, Smulki, Kallenbacha, Büchnera, muzyków Ogińskiego, Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego, działaczy demokratycznych Dębowskiego, Heldmana, Worcela, polityków i wodzów Jagiellonów, Ostrogskiego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Kościuszki, Traugutta, Piłsudskiego. Wydaje mi się, że jest to także tekst Ryszarda Czarneckiego. Teraz wiem, że ma nastąpić coś na słowo niespodzianka. Panowie. Najpierw trzeba coś powiedzieć. Przede wszystkim zaczniemy od... Proszę. Od tego, że ku chwale Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, drogi Rysiu, od grupy przyjaciół, z najlepszymi życzeniami, tę rycerską szablę, aby się zamieniła w bekmańską, ku obronie przyjaciół i ku wrogom na pochybę. Wszystkiego dobrego. Dobrze. No to przyjaciół. Dziękuję bardzo. Ja nie chcę dekonspirować moich pracowników. Jest wśród nich były szef BOR-u, były wiceszef BOR-u, były szef Departamentu Służby Kontrwywiadu Wojskowego, był ambasador, a wszystko były, no ale może się zmieni. A także były pracownik BBN-u, a bardzo dobre towarzystwo. No i jeszcze trochę z pracowników, którzy tu się nie pojawili, bo nie są byli. Dziękuję bardzo. To ja teraz poproszę jeszcze jeden fragment do przeczytania przez jego rzędnika, a potem będę chciała, żeby to Ryszard Czarnecki podsumował ten wieczór, więc zbierz myśli, co chcesz nam powiedzieć na podsumowanie, Ryszardzie, a Jerzy Zelnik przeczyta jeszcze fragment. Tylko nie wiem, jaki jest tytuł książki, w której cytaty tutaj mi zadałeś. To już może ty uzupełnisz, prawda? Jeśli więc naród jest wspólnotą, nie tylko w wymiarze ludzkim, nie tylko sferą wzajemnych interesów i korzyści, inną wersją umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau, lecz ważnym czynnikiem ładu Bożego, tym większe są wobec niego zobowiązania jego członków. Relacje jednostka-naród widzieć należy więc nie tylko w perspektywie wdzięczności osoby za wychowanie i pewien rodzaj, pewien poziom kulturalno-cywilizacyjny, choć to oczywiste. Nie tylko także w perspektywie pewnych konieczności wynikających z właściwego pojmowania dobra wspólnego, ale może przede wszystkim w perspektywie obowiązków moralnych. Bardzo dziękuję. 88 albo 89 rok. Proszę Państwa, ja chciałem wszystkim bardzo, bardzo podziękować Państwu za to, że tu jesteście. I strasznie przykro, że tyle osób stoi. Ludzi, którzy powinni
tutaj mieć miejsce siedzące. Wśród tych ludzi widzę osoby bardzo mi bliskie i przyjazne, między innymi Piotra Naimskiego. I pamiętam takie spotkanie redakcji Głosu w 86 rok, Warszawa, Żoliborz, gdzie był Antek Macierewicz, byłeś ty, Piotrze, był Marcin Gugulski, była Ula Droszewska, był Ludek Dorn, a także, proszę Państwa, takie to były czasy, był Bronisław Komorowski. I cieszę się, Piotrze, że myśmy wybrali tą jasną stronę mocy. Cieszę się też, że jestem w takim gronie. Cieszę się, że siedzę tutaj obok człowieka, którego no, nie ma nazwiska na wizytówce. Jest po prostu jedno słowo – premier. I myślę, że to też oddaje to, co chcemy zrobić. My jako pewna wspólnota. Wspólnota i ludzi, którzy są w partii politycznej, a także wspólnota ludzi, którzy służą ojczyźnie piórem, którzy służą innym rodzajem swojej pracy, analizą. Chcemy, żeby ten obóz propolski, o którym mówił premier, a rzeczywiście wygrał, bo Polska zasługuje na propolską władzę. Chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy kształtowali mnie i spowodowali, że starałem się służyć mojemu krajowi. Nie chcę wymieniać tutaj wszystkich. Chciałem bardzo podziękować za obecność. Widzę tutaj niektórych moich kolegów szkolnych, jak z Wojsk Lotu właśnie. Witek Zielonka gdzieś tam sobie stoi skromnie z tyłu. Widzę też szereg ludzi bardzo, bardzo zacnych, nie będę wszystkich wymieniał, ale też widzę cudzoziemców. Bardzo się cieszę, że z nami jest ambasador Izraela w Polsce. Dziękuję panie ambasadorze. Cieszę się, że również są osoby, cudzoziemcy spoza Polski, spoza Europy. Nie będę może wszystkich wymieniał. Chciałem powiedzieć już na koniec, że jestem bardzo wdzięczny losowi, że mogę dzisiaj być tam, gdzie jestem, że mam poczucie sensu w tym, co robię, że żeśmy zerwali z tym nieszczęściem, które towarzyszyło polskiej prawicy w latach 90., z tym nieszczęsnym rozbiciem i że zgodnie z wolą naszych wyborców mamy wreszcie coś, co jest jasną, realną alternatywą. Widzę tutaj mojego przyjaciela Grzegorza Schreibera, na przykład w 90. razem działaliśmy i dzisiaj jesteśmy razem także z tymi ludźmi, którzy wówczas byli zupełnie w innych środowiskach. Pamiętam jak w podziemiu, wtedy jeszcze nie było ani Porozumienia Centrum, ani ZTN-u. W podziemiu we Wrocławiu było pismo Konkret. Kiedyś było takie same pismo Rotarme Fraktion, RAF-u, ale to było zupełnie co innego. Wydawał je Adam Lipiński, a ja tam pisałem artykuły. Dzisiaj tutaj jesteśmy razem i to bardzo, bardzo poruszające. Dziękuję, że Państwo tu jesteście. Bardzo dziękuję moim przyjaciołom, dziennikarzom, tym, którzy są po tej stronie stołu, a także tym, którzy są po drugiej stronie stołu, bo widzę tutaj również i Michała Jacka Kawrowskich i Tora Swiecińskiego, jeszcze szereg innych osób bardzo zacnych. Jeszcze raz dziękuję za obecność, to naprawdę dla mnie jest wzruszająca chwila.
I cóż, mam nadzieję, że będzie okazja do wspólnego świętowania, już nie mojego jubileuszu, ale może będziemy świętować jeszcze coś fajnego pod koniec maja i potem jesienią i potem w przyszłym roku. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem i intelektualnym i organizacyjnym i dziennikarskim, pisarskim, ekonomicznym, bo też widzę tych przedsiębiorców, no, znajdziemy się w innej, lepszej rzeczywistości, na którą i my zasługujemy, i nasz kraj, nasza ojczyzna zasługuje. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Joasi Lichockiej za wspaniałe prowadzenie, panu premierowi za te ciepłe, przecież w sumie, słowa. Dziękuję za te, no naprawdę, bardzo sympatyczne relacje i Tomka Sokiewicza, i Piotra Jerendy, i Rafała Sienkiewicza, i za to, co powiedział Wojtek Bogaczyk, który przecież miał piękną kartę w pierwszym NZS-ie, w drugim NZS-ie, i Piotr Gliński, który naprawdę, no, filmy o nim powstawały, jak się z nami, wygrał ścieżką chorobą. Jeszcze raz dziękuję. Mam poczucie, że jestem silny Państwa siłą i wszystkim ludziom, którzy mi kiedyś pomogli, bardzo dziękuję, a tym, wobec których nie zawsze byłem ok, bardzo przepraszam. Wierzę w to, że nasza wspólnota jest na lepszej drodze do jasnej przyszłości, w tą jasną przyszłość dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Bardzo, bardzo wierzę. Dziękuję. Część oficjalna się kończy. Ja mogę coś nieoficjalnie dodać? Mogę? Bo czegoś nie powiedziałem. A przypomniał mi to Adam Lipiński. Otóż był taki bardzo nieodległy w czasie i naprawdę chwalebny moment w życiu Ryszarda Czarneckiego. Otóż właśnie razem z Adamem Lipińskim był on na barykadach Majdanu, ale nie na tych barykadach spokojnych, tylko na tych płonących, tak, bez żadnej przesady, płonących barykadach Majdanu, i to naprzeciw Berkutu, i jeszcze do tego wyprawiał się przed barykady, przed sam Berkut. Także potrafi być na bankietach, ale potrafi być też i na płonących barykadach. A to jest bardzo ważne.